Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Dishonored. Zanim zagrałem odcinek, ogarnąłem, że jest tutaj gdzieś runa, zebrałem ją, ona była gdzieś tam, jak otworzycie serce to wam pokażę, ale okazało się, że poza sekretami miejscówek możemy też sekrety danej osoby poznać, najeżdżając na nią sercem i słuchając tego, więc najpierw zobaczmy, co takiego dowiemy się o pubie. Dobra, jednak Lidię mi zahaczyło, no to posłuchaj najpierw o niej. Work is never done for the lowly servant. Her servant wages will not be enough to fix her father's debts. For all the hard work, there is little reward for her. Such laughter, and they're singing the old songs, linking arms. But that was from a happier time. Deals are made here, sometimes under the influence of wine. And sometimes, the influence is the point of a knife. Before the sun rises, they toss any casualties into the river. Men or hound, they all go in. They top off the wine with river water, but eventually someone swoons. Then fresh bottles are fetched from cellars. Their fate rests on your effort, on the strength of your hands and of your heart. They stood in a circle around the candles, and cut their hands to form their alliance. The blood hissed as it touched the flames. The conspirators have found a safe home here. They take great care that they are not followed. The ale here is sweetened with honey, to hide the taste of the river brine. The sober speak in whispers, the drunk bellow. Fortunes have been won here, and lives have been lost. The old man planted a dark corner and drank himself into oblivion. The hounds were the first to find him. The doom of Pandisia has come to the city. Somewhere in the basements below, hound kills hound, and money changes hands. Such laughter, and they're singing the old songs, linking arms. But that's right. Teraz słuchajmy o admirale. He has killed whales and men for profit and in pleasure. He has the bloodlust. He tried to seize control of the military after the Empress. After she, the Empress, was murdered. Look at him. Admiral Havelock grows restless on land. There was a younger brother, an artist, sensitive, soft, taken at nine by a fever. Havelock loved him truly. Admiral Havelock has seen more corpses than all the rest put together. Dobra, i to już wiem, że to jest powtórka w jego przypadku. Nie pójdę teraz specjalnie do innych osób, żeby posłuchać, no bo to trochę marnowanie czasu, mam wrażenie. No ale myślę, że od czasu do czasu warto będzie posłuchać sobie też o głównych celach, zanim cokolwiek z nimi zrobimy, posłuchać co takiego serce ma do powiedzenia. Na razie pogadajmy z admirałem. First off. I know that assassination is dark business, but sometimes good men have to do bad things to make the world right. Our purpose is clear. We want to restore Her Majesty's line by finding and putting Emily Caldwin on the throne. To those ends, we'll hide, act in shadow, take them apart, piece by piece. Tonight, High Overseer Campbell dies by your hand. It won't be easy. He's protected by his overseers, an army of religious zealots. But if anyone can do it, you can. Your exploits are legendary. Campbell carries a private journal. Once you've eliminated him, get the journal, because we think it contains Emily's location. Recovering her is obviously critical, assuming she's alive. That's the gist of it. Remember our cause and strike true. We're counting on you. Another thing. Campbell is holding a former overseer by the name of Martin. He's one of us, and if you manage to find him, give him whatever help you can. He's a master strategist, and he got caught working for our cause. It'd be good to have him back here at the Hound Pits. Znakomity tall boy. Ciekawe, czy tall boy to jest ten taki wielki ziomek na takich szczudłach, którego widzieliśmy w poprzednim odcinku w pustce. Glad to see you got your rest, Corvo. You'll need it.
No dobra. Idziemy teraz do Samuela, no i po questa. O! Corvo. Hello. I'm Callista. I work here for Admiral Havelock. I'm sorry to intrude on your business, but this is important. I suspect you're going to kill the High Overseer. That wretched man. There's really no reason for you to listen to me. But my uncle, Jeff Kernow, still serves as captain in the City Watch. But he's a good man, and my only family. The chatter in servant circles is that Campbell just took delivery of an exotic poison. And I think I know why. My uncle's not corruptible like the rest of them. Campbell is going to poison my uncle. Do you think you could protect him? You used to do that, right? Before you had your current profession. Before you became an assassin. Okej, czyli mamy takiego... mamy questa. Opcjonalnego oczywiście, ale chętnie go wykonam. Ready to go? Just give the signal. Lecimy. Nadrewident Campbell przewodzi wojowniczej frakcji religijnej w mieście i jest bliskim sprzymierzeńcem Lorda Regenta. Campbell jest całkowicie skorumpowany i utrzymuje w tajemnicy miejsce pobytu Emily. Przeniknij do biura nadrewidenta, skradnij dziennik Campbella i wyeliminuj go. Tu też przetrzymywany jest sojusznik lojalistów Martin. Uwolnij go i pomóż mu w ucieczce. No dobra. Zobaczymy, czy się to uda. It'll be a rough trip. Used to be to go straight up Clavering Boulevard, but now it's not so easy. Half the city's dead of the plague. The other half's fighting over what's left. City Watch still holds the bigger streets, and they've set up those wall of light checkpoints. A man walks through one of those, and he ends up burned to a crisp. Everything not controlled by the City Watch is gang territory. Then there are the real odd birds living on the fringes, like that Granny Rags. They say she's nuts. I don't know which is worse. You just take your pick. Ty babuni łach, to czytaliśmy w poprzednim odcinku. Co nieco. Tak jeszcze raz sobie podjemy. If you decide to go up Clavering, don't let the guards spot you. Watch out for the Bottle Street thugs if you take to the alleys. Mean bastards. I'll be here when you come back. Dobra. Na questa zatem. Zobaczmy, jak to wygląda a propos tych. Dobra. O, to bym właśnie mroczny wzrok sobie zamiast pistoletu ustawił. Widzę, że naprawdę są, kurde, strasznie z siebie zadowoleni a propos tego, co tu robią. Nie wiem, czy ona jest mi wrogiem. Ale może lepiej się jej. John Clavering Boulevard has been designated a restricted travel area. Any citizens are liable to search or imprison. Sorry, I can't help you. I don't know this area well. Dobra, ale nie była wrogiem i to mi się podoba. Tutaj co mamy? Trochę jedzenia i trochę cennego od drutu miedzianego. Nice. Zajebisty jest używanie tego wzroku. Jest wizerunek Corvo. Pusto. No a tu są. O kurde, aż trzech typiarzy tu jest. One, two, three. Good. Keep them coming. Okej. Someone help me out! Kurde, nie, no come on!
Jezu, chciałem tego uniknąć, no. Zajebiście. No bo ci jebnę zaraz. Uja nie help! Morda w kubel! No! Ja pierdolę, jak? Dobra, nie, kurwa. Czytaj grę z autosave'a. Pierdolę to. Dobra. Tylko to przechodzę ci, chcę, żeby mnie wykryli po 30 sekundach. Let's find that son of a hagfish. Śpij sobie. Zgarnij tego i miej spokój. No ludzie, ile można? Adios. I robię sobie save'a na to, bo mnie szlak trafi, jak się znowu coś spierdoli. Attention Dunwall citizens, this is a special announcement from our honorable Lord Regent. This is the Lord Regent speaking. It is with regret that I announce that my term as Lord Regent has been extended through the month of harvest and potentially beyond. And I know they'll do the same next time. In this continuing crisis, the overseers of the Abbey of the Everyman remain in service to the state and are empowered to enforce order whenever and wherever necessary. Just garbage. We owe our thanks to High Overseer Campbell for the generous loan of their services. Yes, guys. Okay, na złość tędy nie przejdę. Tutaj. Do powiedzenia i... Flaszka do odwrócenia uwagi. Czy mogę przejść tędy? Klucz do drzwi babuni. Jest ta babunia łachcowa. Z niej nie było questa? Skorzystaj z alejek bocznych, powinno ścianę światła. Weź dziennik. Znajdź kapitana Carnoa. Upewnij się, że przeżyje wizytę w biurze. Tak, pomów z babunią łach w jej mieszkaniu. Dobra. Chodzimy. Mam nadzieję, że ona nie będzie do mnie wrogo nastawiona. Oh no, that's not a nice thing. Just garbage. Garbage, 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 garbage. All of it. O właśnie, tu jest Runa. Tutaj obok. I think the little birdies are sad today. Dobra, to jest znaczy bezpieczne, bo chodzi normalnie. I proszę, mamy ołtarzyk. Jedna na 7 run. Be careful, Corvo. They call her Granny Rags. You wouldn't recognize her real name, or even the name of her family, but an emperor begged for her hand once, and rich young men fought each other for her favor. I watched her consider them all, measure their worth, and find them wanting. Then,
she made a different choice. You're on your way to face the High Overseer, the leader of a great cult dedicated to loathing me. What will you do, I wonder? Proszę, czy każde takie spotkanie z odmieńcem to będzie takie gadu-gadu? Mam trochę nadzieję, że tak. Pytanie, czy ja chcę zebrać jeszcze jedną runę? Czy tutaj chcę ulepszyć? Bo to byłoby spoko, ale wiecie co? Chyba pójdę w to zakrzywienie czasu. Bo to może być naprawdę dobre. Ile potrzebuję na upgrade'a? 8 run! Okej, okay, no to jeśli jakiś nie ma... Jeśli od tej babuniłach nie dostanę jakiegoś... jakiejś nagrody w postaci 2 run, no to nie ma szans, że to zdobędę w tej misji, ale z wielką chęcią sobie to ogarnę później. Okej. Okay. Gadajmy. Dear? Is that you, my dear husband? My eyes aren't what they used to be. Have you seen my little birdies? Oh, the dear things must be starving without their granny. Here, birdies. Here. Oh, my, my, my. I think I have gentlemen callers again, but not the way I used to, not the nice ones. I hear them, and they're not very polite ones either. Granny Rags, let us in. Ah, well, they'll go away again if they know what's good for them. But what a bother. Here's the key to the front door, love. You'll see to those ruffians, won't you? Zajmij się apsztyfikantami. Jezu, jakie słowo. Let us in, Granny. Yes. I bet you can't even hear us. Would you look at this? You don't walk into Bottle Street looking like that. That outfit must have cost a lot. Maybe I'll let my girlfriend wear it. Somebody, get over here! Oni się zaraz sami zabiją. Z kiedy mam autosave'a? O, świetnie! Świetnie, świetnie. Czekaj. Tutaj są dwa bełty sypiające. Już tutaj urna, dobra, urnę może sobie zostawimy na potem. To jest co? Order wojenny. O, okej, jak order jest sporo warty, to urna co? Też trochę warta, dobra. Wiadomo, 50 to nie jest jakoś mega dużo, ale piechotą też nie chodzi. She's been digging for 80. Granny, 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 you can't because you're dead. Spróbujmy ich sobie zajść od tylca. Jeszcze może coś tutaj na górze. A, nic, zawalam, okej. Okay. Zobaczmy co jest tutaj, czy spróbujmy ich zajść od tyłu i tak ich fajnie zgrabnie się pozbyć. Tylko właśnie, wykorzystajmy ponownie zakrzywienie czasu. Zbierzmy sobie tego ziomeczka. Chleba. Tego też. Dobra, okej, ale to jest do wykonania. Tylko muszę jedną strzałkę wystrzelić, tak, żeby gościu ten... Żeby gościu padł od strzałki, bo inaczej właśnie, no, widzicie co się stało. Trwa to, za długo trwa ogarnięcie tego przeze mnie, żebym mógł 3 zdjąć tak po prostu. Dobra, nie. Znaczy tak, kuszę, ale to kuszę to później. Zakrzywienie czasu już sobie chcę przygotować. She's been digging for 80 years. Must have found something. Hear that, Granny? Whatever you got, Slackjaw gets a cut. Nothing personal. Just Bottle Street rules. Cyk. Szybko na kuszę. Teraz do tego. No i pięknie.
Nie do końca to poszło tak, jak sądziłem. W sensie strzałka poleciała totalnie szybciej niż sądziłem, że poleci. No ale nie ma co się martwić, nie? Tylko żebym ich schował, żeby nikt ich przypadkiem nie znalazł. Ej, co? Czemu rzut jest taki słaby? Rzut wygląda, go po prostu tutaj postawił. Dobra. Niech tam se, kurde, gra myśli co chce, nie? Pyk. No i dobra. Wejdźmy, pokrócimy sobie tutaj. No i zagadajmy. Oh, my dear. I knew you'd help me with those ill-mannered boys. My brave man. Listen, Granny has a birthday present for you. I got it from the outsider, and now I'm giving it to you. Go on. It's upstairs. On the vanity. I think you'll cut a nice figure with it. Remember how we used to dance? Our parties were even grander than those at the Boyle Manor. Everyone wanted to come. No i proszę. Bonusowa runa. I hope you like the little gift I got for you. It's the least I could do for turning those louts away. I can't bear these Bottle Street children. Ruffians, every last one of them. Rotten apples. And that slack jaw is the worst of the lot. You know what I just thought of? You could do something else for me. Another little favor. And I'd give you another present. Another lovely rune carved from the bones of a dead whale. Do you remember my doctor, dear? Dr. Galvani? Now there was a clever man. He's got all sorts of nasty rat guts and disease in his laboratory. Wouldn't it be a shame if some of that mess found its way into the Bottle Street gang's elixir still? That'd teach him. See to it, dear. I'll find you another present just like the first. Galvani lives on Clavering Boulevard, or at least he used to. Those were the days. Now run off. My baby birdies are hungry. So precious. Nie powiem, to było trochę creepy, jak tak się nagle pojawiła, ale... No, jest to zawalone. Dobra, to jednak nie była bonusowa runa, tylko druga runa na poziomie do znalezienia. No ale cóż, no, narzekać nie zamierzam. Dwie runy lepsze niż żadna. A właśnie, tam jeszcze był amulecik do zgarnięcia. Attention, Dunwall citizens. Report all deceased family members to the local dead counter. Unreported deaths are a punishable offense. Dobra, tu widzę, na razie jest czysto. Co tu jest ten amulet? Dobra, to pytanie, jak to obejść? A, okej, okay, dobra. Znaczy dobra, pewnie w sumie nie muszę tego tak wykorzystywać, bo wiadomo, mógłbym użyć opętania, wejść w szczura i przejść tam, nie? Ale być może jestem w stanie jakoś tam dojść górą. O, właśnie. Cyk? No. No i perfekto, proszę bardzo. Zwykłe mignięcie wystarczyło. Co mamy? Danem i... Gwen chyba? Trup. Śmierć w miesiącu pieśni. Tutaj co? Jakiś chyba... Jakiś wiersz. Tłumaczony ze staroserkeńskiego. Okej. Okay. Amulecik. Krzepa 1.
Mikstury dają ci nieco więcej zdrowia. Aż tak tego nie potrzebuję. Więc niech zostanie co jest. Dobra, mroczny wzrok raczej mi nie pokaże niczego cennego. Chociaż dobra, może jednak by pokazywał. No ale na razie nie pokazuje, więc nie ma co się na tym rozwodzić. Wchodzimy tutaj. Czekamy na obawy, nie mamy. Zup! No i pięknie. Praktycznie za darmo zgarnięty kościan amulecik. Za darmo w kwestii wydawania run oczywiście. Ok, mamy tę ścianę światła. To jest ściana światła, czy ściana... czy ściana Tesli? Jakie to ma natężenie prądu na sobie? Dwie potki. O, klucz elektryczny. Proszę bardzo, mogę mogę co? Okablować ściany światła, pylony elektryczne i wieże strażnicze, aby ranić wrogów zamiast mnie. Natomiast potraktowane w ten sposób alarmy są całkowicie wyłączone. O, to jest dobra rzecz. I ostrze sprężynowe. Można przeżyć pułapkę z ostrzem sprężynowym do dowolnej powierzchni, celując w nią i naciskając lewy trigger, gdy wróg się zbliży. Gdy wróg się zbliży, pułapka się uruchomi, wyrzucając chmury odłamków. Okej. Okay. Tutaj notatka do sierżanta Heiberna. Sierżancie Heiberen, wszystkie elementy ściany światła zostały dostarczone na wasz posterunek i spodziewam się, że urządzenie będzie działało przed północą. Otrzymaliście także kilka zapasowych zbiorników z tranem na wypadek nagłej potrzeby i wreszcie doszło do mojej wiadomości, że różni strażnicy nadal zajmują się szczeniackimi praktykami znanymi jako palenie szczurów. Pamiętajcie, tran nie jest tani. Proszę trzymać swoich ludzi pod kontrolą. Okej. Okay. Tutaj mamy faktycznie zbiornik z tranem, ale to jest zbiornik, który możemy gdzieś zanieść. Czyli jak rozumiem, ściana światła działa na tran. Czyli jeśli wyciągniemy ów zbiornik z tranem, no to wtedy... możemy normalnie ten... możemy normalnie... nic się nie stanie. Ej ty, ale to jest też pytanie! Czekajcie, jeszcze raz, jak działa to mignięcie? Muszę zobaczyć sobie opis. Gwałtowny ruch naprzód, pokonujący krótki dystans. Okej, ruch naprzód. Dobra, test. Nowy zapis. Test. Czy to mi zada damage? Nie, to mnie zabije na miejscu. No okej, okay, ale mam przynajmniej już to przetestowane i wiem jak to działa. Wczytaj ostatni zapis. Spoko. No i dobra. Graj na swój sposób, ścieżki. Możesz pokonać te ściany światła na kilka sposobów. Wyłącz ją usuwając zbiornik z tranem, ale to oczywiście dopiero chyba po drugiej stronie. Wespnij się na skrzynię po prawej i skorzystaj z dachu. Znajdź inną drogę podążając ulicami po prawej. Lub opętaj szczura i wykorzystaj mały tunel po lewej. Faktycznie jest tunel, no ale ja niestety nie jestem w stanie opętać szczura, ponieważ nie mam tego. Ponieważ nie mam... A nie, tu jest zbiornik z tranem, o Boże! Serio? Ludzie, z tej strony? Z tej strony dajecie tran! Dobra, nie no, wyciągam to, kurde. Dobra, szczury tam poszły zadać jakiegoś trupa. Boulevard. Dobra, zobaczmy co jest tu. O, biorę doktora Galvaniego. To trzeba sprawdzić w związku z babunią. Łach. Don't be stupid. I've been watching how they operate. They're disciplined. Yeah, it's nice. City Watch owns these streets. That's not good. Okay. A patrzcie, zauważyli, że ściana nie działa. Czyli gość teraz pójdzie i pewnie wstawi zbiornik ponownie. Oil these things doesn't last long enough. Odwrócony, to idzie sprawdzić. No to ja sobie wejdę do środka. Spoko.
No i dobra, ale jako już tutaj mamy typiarzy. Chociaż dobra, bo mam miał trochę do wycięcia, więc dobra. Wejdźmy tu jeszcze i obadajmy to miejsce. Nie ma mnie, nie ma mnie, nie widzisz mnie. To jest just ridiculous. Stupid rats. Plague. Elixir. Bunch of crap. Chodź. No. Spróbuj się spróbuj. Nie z drugiej strony. Tam są szczury, czyli tych. Czy mogę te drzwi otworzyć? Mogę. O, chyba ktoś tutaj wielorybnika właśnie nosi. Otwórz. Okej, tu są jeszcze za zamkniętymi drzwiami. Dobra. Dziennik karmienia. Czwarty dzień miesiąca wiatru. Dobra, miesiąc ten sam, czyli czwarty dzień. Różne szczątki ludzkie, silny apetyt. Dziesiąty dzień. Jeden worek tywiańskiej gruszki, poobijane, gnijące, szczury niezainteresowane. Jedenasty dzień. Jedna puszka pasztetu z wieloryba, zwiedzone. Trzynasty dzień. Ludzki korpus. Nie ma problemu ze znajdowaniem części zwłok. 17 dzień, brak karmienia, wzrost agresji, przypadek kanibalizmu. 20 dzień, wypadek z poprzednią służącą, wstrzymałem karmienie do pierwszego dnia miesiąca mroku. Okej, okay, ciekawe. Tutaj, czysto. O, tu kurde, widzę. Jeśli bym się wkopał teraz tam, tak po prostu bym se tam teraz poszedł, nie? Dobra, idź w prawo. Albo się cofnij, tylko nie idź do tego korytarza. Pięknie. Szczęście gościa jest tu sam, więc mogę się go na spokojnie pozbyć. Tylko tak tutaj po prostu zostawić. Someone help me out! Get around him! Damn you! For the watch! Dump you in the river! A on tu kuźwa skąd? Aha, tu se po prostu łaził cały czas. No dobra. Legnij tutaj na glebie. Ej, tu mnie przez drzwi zauważył. Dobra, nauczony błędem. No. Ale to dziwnie łapie czasami. Ogarniamy go. Dobra, widzę, że jest tak w miarę pusto. Co jest z tej strony? Dwa szczury, ale dwa szczury raczej nic z tym typem nie zrobią. Ale właśnie, są to te dwa białe szczury, które mogę sobie oszamać, żeby mieć trochę przywróconej many. Tak więc, tam jest spoko. Tutaj coś widzę. Trzeci zakaz. Okej. To dawa za poczytanie, mnie to tak średnio interesuje. Tutaj zwykłe bełty do kuszy. Unikanie szczurzej zarazy. Proszę bardzo. Szafeczka, a w niej pociski dwa do pistoletu. Dobra. Znaczy, ty w sumie właśnie, ja mogę te szczury w sumie rozstrzelać, nie? Tak naprawdę. No to jest zwykły szczur akurat. Dobra, i ten typiarz był z tej strony. Mam cię. No. Dobra. No i ciebie też tutaj zostawimy. No i zobaczmy, co takiego kryje się tutaj.
kurde, jest Remedium. Ha, okej, okay. Trochę ryzykowne to będzie z mojej strony, ale od czego jest zapis, prawda? Piszę sobie to. Dobra. Aha, potrzebny klucz. Dobra. Tak, tak, wczytaj to, żeby nie tracić. Klucz do spiżarni Galwaniego potrzebuję. Dobra. Tutaj zabieramy. Z te flachy i tak dalej. Kolejny uzdrawiający eliksir. Szamka, czyli coś do po prostu oszamania. Tutaj. Zwyczaje jedzenie z morli. Spoko. Tutaj odwracanie uwagi. Trochę jedzenia. Dobra. Otwieramy, zamykamy. O, tu jakiś kluczyk. Do budynku Galwaniego i moneta. W ogóle, że ja serio nie mogę otwierać tych skrzynek i tego przeszukać? To jest aż dziwne. W TIF-ie to byłbym momentalnie bym takie... Od razu bym lizał ściany, jakbym takie coś znalazł, nie? Bo w TIF-ie w każdej durnej szufladce potrafiło coś być, nie? No, może nie za każdym razem, no ale w większości przypadków. No i proszę, miałem nosa, że to tutaj. Did you touch the door handle to Dr. Galvani's lab? Yeah, I think so. Then you have to scrub. The rats get their vital essences everywhere. The Someone there? Kurde, no chciałem posłuchać. What? Czemu widzę jego cień pod spodem? This whole place has gone to the hounds. Dobra, wolę to mieć włączone, nie? Żeby mieć ewentualnie kolejne osoby. Klucz do laboratorium miał. Dobra. Tutaj. Zwykły szczur. Ale nikogo tu więcej nie ma, więc możemy tym pokojem spokojnie zostawić. Świecznik i tak dalej. Dobra. Instrukcja sprzątania. Dobra. I to potrzeba tego klucza, tak? Ja. Dobra, na razie myślę, że mogę normalnie chodzić. O! Było, a, filiżanka. Dobra. Tutaj jakaś ryba. To są szczurze wnętrzności. Czyli to, co potrzebujemy do questa z Bobinią Łach. Dobra, chleba. Urywek wywiadów, szczurołapka. Okej. Okay. Kolejny audiograf. Obviously the plague rat is distinct from the ordinary rat, but in what respect? Its size and the coarseness of its fur, and I believe in intelligence, although the experiments there are not complete. Coriander's zoological survey describes only the ordinary rat, which means plague rats have only been here for 5 or 7 years at most. This was not a gradual migration. Could they have been introduced on purpose? Perhaps by a foreign power. Mam nadzieję, że nikt tego nie usłyszał. Jeszcze, że zaraza to już chyba... A nie, dobra, jednak nowa notatka to była. Tu widzę, jest wyjście stąd. Ale to jeszcze nie to, ja chcę te... Zobaczyć, co tam w tej spiżarni się znajduje. Notka z Akademii. Dobra, no nic to jakoś mega istotnego chyba nie jest. Zakładam, żeby to było istotne, no to byłby napis, że dodano jakąś wskazówkę albo coś. Ja tu nic nie widzę do zabrania. Co my tu mamy? Wanna. Aha, one są jeszcze gdzieś tam w ogóle. Dobra. Kurde.
znalazła gościa nieprzytomnego, ale alarm na szczęście nie wzbudziła. Zwykły szczur. Tutaj coś mamy. Duchowe remedium pieru. Jak to się to w ogóle znalazło, takie moje pytanie? Okej, okay, jestem tutaj, widzę, w punkcie wyjścia. W przypadku tego... No ale czekaj, nie ma tu jakiegoś przejścia kolejnego? No oczywiście, że jest. No patrzcie, aż się prosi. Fałszywa książka. Okej, okay, no i mamy. Sekretne przejście. Właśnie cwane, nie powiem. Tajny pokój galwaniego. Sporo monet. Pojemność kanału w miesiącu sieci. Okej. Okay. A, dobra, tutaj mógłbym, wiecie, znarobić rabanu. Wejść tutaj, zamknąć, po czym wniknąć w szczura. I tutaj gdzieś uciec. Chyba, że to się teraz nagle otwiera, jak to przełączę. To się zamyka, co z tym? Szczurze wnętrzności. No i mamy wnętrzności zarażonego szczura. O właśnie, kredensik jeszcze mamy. Remedium. Dwie filiżanki do stłuczenia ewentualnie. No nie, tu się nic nie dzieje. Dobra. Przełączamy w takim razie. I stąd wychodzimy. Tylko może lepiej, żeby nie było tutaj żadnych tych... żadnych podejrzeń. No to zostawmy to jak było. Też jakieś puste flaszki. Nic poza tym. Tak się zastanawiam, czy ten gościu mógł mieć safe przy sobie, nie? Bo co jak co, ale on na taką osobę majętną wygląda, że na spokojnie taki safe mógłby mieć. To mogę zniszczyć, nie mogę tego zabrać, więc... nie ma sensu uczenie tego. Ale dobra, to jest jedno piętro. Zobaczmy, co się kryje na kolejnych. Jeszcze nie wszystko tu przeszukałem. Pusto. Ej, proszę, mamy save, rzeczywiście. Mapę zatoki też, czyli trochę pieniędzy. Kolejne remedium. Dobra. Tutaj chleba. Tutaj szklanka do odwrócenia ewentualnej uwagi. I okej, okay, mamy safe. Wymagany szyfr to oczywiście. Chociaż kto wie, może gdzieś się trafi safe, który będzie, kurde, ten miał. Który już będzie otwarty. Ej, to już trzeci taki obraz chyba w tym domu. Tutaj też wyjście. To jest pytanie, czy będzie jakaś wskazówka gdzieś a propos tego, gdzie jest klucz. Czy Boże, gdzie jest klucz? Gdzie jest szyfr? Czy muszę wam tego szukać sam? Bo kurde, jest to tyle obrazów, że szczerze na którymś z nich bym spróbował poszukać tego szyfru. Sakieweczka. Pusto. Tutaj szczurki. Tu wychodzimy z tej strony. Ok. O, tu mnie nie było jeszcze. Na pewno. Dziennik doktora. Zaproszono mnie na wieczorek w rezydencji Boyle'ów. Oczywiście nie mam zamiaru tam się pojawić. 28 dzień 7 miesiąca. Miesiąca Wielkiego Zimna. To dzień, w którym poznałem Antona Sokoła w Akademii. Czemu miałbym psuć rocznicę najważniejszego dnia w moim życiu, licząc arystokratyczne buty? Nie mam czasu dla głupców. Będę rozwijał zagadkę tej zarazy. Być może wychylę lampkę czerwonego tywiańskiego. 28 dzień 7 miesiąca. Czy to może być szyfr? 28 i ten? 28,7?
zegarek kieszonkowy. I tutaj coś jeszcze. Strzałki usypiające, dwie sztuki. Podoba mi się. Już ich mam. Trzy ponownie. Dobra. No i jak teraz zejdę na najniższe piętro, no to w sumie już tam chyba wszystko zwiedziłem, co nie? No, nie licząc oczywiście tego pomieszczenia z tymi, nie? Z tymi szczurami. No ale do tego nie mam chwilę dostępu. Dobra, zobaczmy ten save. Czy to właśnie zadziała? 28.7. 28... 7? Yeah, boa! O kurde, serio? Te sztaby są warte... taka sztaba jest warta tylko stówę? Sorry cię bardzo, ale ja mam trochę inne podejście do... sztab złota takiej wielkości. Dobra, oczywiście też wiem, że to zależy od tego, jaki jest ten wsadzony do sztaby, jaki jest z jakiegoś karatu, bla 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 bla. No ale styl, to jest sztaba złota. To nie może być tak mało warte. Dalej nie mam tego klucza. Dobra, czekaj, czy ja mogę to zniszczyć? Albo inaczej, czy ja mogę przez to strzelić? Spróbujmy. Nie, niestety nie mogę. Albo to jest niewidzialna ściana, albo to jest taka specjalna szybka. Jedno z dwóch. Teraz pytanie, czy ja to gdzieś ominąłem, czy tego tu, czy po prostu musiałbym opętaniem się tutaj... Ja pierdolę, to są kurwa dwa klucze. Laboratorium i spiżarnia, oczywiście. Dobra, otwórz zamek. Otwórz, spowolnij czas. No i dobra, większą część tej hordy zniszczyliśmy, czy tam zabiłem, więc jest spoko. Zobaczmy, co się tu kryje. Ziółko lecznicze. Kolejne duchowe remedium. Pusto. Tutaj... też pusto. Okej, okay, no to przyznam, że jestem trochę rozczarowany. Ale proszę, już mamy full remediów. Myślałem, szczerze mówiąc, że trochę więcej tutaj rzeczy znajdę, no ale... no, mówi się trudno. Dobra, teraz mam tylko nadzieję, że te szczury tutaj nikogo nie zeżrą, więc może... ich tu pozbędziemy. Wiadomo, w teorii byłoby mi na rękę, gdyby nagle wszystkie te ciała stąd znikły. No ale... może lepiej niech się po prostu ockną jakiś czas później. Więc się pozbawić tych szczurów. Na tyle, na ile jestem w stanie. No i co? Zwijamy się stąd. Ponownie na ten. No i dobra. I z tego miejsca będziemy sobie kontynuowali kolejną tą. Będziemy sobie kontynuowali w następnym odcinku. No i oczywiście najpierw dokończymy tego questa z babunią Łach, tej destylarni. No a potem spróbujemy jednocześnie ominąć ścianę światła. Tak więc ode mnie to tyle. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć!